dobrze. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Zespołu Ośrodka Kultury i Sztuki oraz osób zajmujących się galerią Fotozona na czwartej z kolei wystawie tej całkiem jeszcze nowej naszej galerii fotografii. Nowej, ale jesteśmy pewni, że... Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy wernisaż poświęcony jest realizacji Marii Dobnarowicz. Jak Państwo widzą, jest to praca intermedialna. Maria Dobnarowicz skończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Robiła dyplom w dwóch pracowniach, w pracowni fotomediów i w pracowni perswazji medialnej. Jak Państwo widzą, praca jest pewnego rodzaju próbą. O jest. No zdarza się. Zaraz to przyczepimy. Praca jest inspirowana emocjami towarzyszącymi przy macierzyństwu i temu wszystkiemu, co się dzieje wokoło kobiety i w jej głowie, kiedy rodzą się dzieci. Jest to próba uchwycenia pewnych momentów, pewnych emocji. Fotografia wydawała mi się niewystarczającym medium, by wszystkie te różne niteczki emocjonalne połapać. I dlatego właśnie taka makata z materiału, który ma faktury, który ma teksturę, który można dotknąć, przytulić się. Dlatego praca nazywa się też do przytulenia. Wydaje mi się, że to dopóki się nie ma dzieci, człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak czas szybko ucieka. I gdzieś człowiek nagle, przynajmniej ja miałam taką potrzebę, żeby gdzieś chwytać te momenty, bo wszyscy dookoła mówią, że zaraz ich nie będzie, że one zaraz wyrosną, wyjdą z domu. Kochanie, tutaj pan ze mną rozmawia, poczekaj sekundę, dobra? No. Są zazdrosne. Są, no, o każdą chwilę. No, ja też jestem zazdrosna o każdą chwilę z nimi. No bo właśnie ten czas, on tak strasznie pędzi. Ciąże były dla mnie katorgą, były strasznie fizycznie wymęczące dla mnie. Ale to jakby w momencie narodzin dziecka, te uczucia, te emocje są po prostu nie do opisania. To jest tak mocne doświadczenie, to jest tak jakby być na nie wiem, jakimś parku rozrywki, to jest największy roller coaster, na którym się jedzie. No więc jakby trzeba wsiąść i jechać i nie bać się tego, że się wjeżdża strasznie wysoko i zaraz się spadnie, albo że się spada i zaraz się pojedzie do góry. Jestem taką mamą, która siedzi w domu trochę z nimi i kiedy mam tylko wolny czas, to ja też zabieram do muzeów, do galerii, pokazuję im świat może trochę ciekawszy niż on tak naprawdę jest. Pokazuję im małe jakieś tam fragmenty, zachwycamy się motylkami, ale później też robimy motylki, coś staram się je uwrażliwiać, kiedy tylko mogę i wydaje mi się, że już na tym etapie to widać wspaniałe efekty tego. Nazwałem ten tekst Ucieczka z fotografii w Kobierzec. O tak, to jest ten punkt oparcia. Archimedes go szukał, by poruszyć bryłę ziemi. Nie znalazł, bo jako matematyk nie mógł wziąć pod uwagę uczucia wielkości aktywnej w świecie fizycznym, ale fizycznie nie mierzalnej. Jako opoki mechanicznych eksperymentów o kosmicznym wymiarze. Ale przecież gdyby los dziecka od tego zależał, to na macierzyństwie można by oprzeć dźwignię, która bez wahania podniosłaby ziemię. O tak, bez wahania.